Bielsko-Biała to miasto, w którym żyjemy. Niektórzy się w nim urodzili, inni związali swoje życie z tym miastem dopiero kilkadziesiąt lat temu. Jednak wszyscy działamy, aby Bielsko-Biała rozwijało się, stając się coraz piękniejszym i komfortowym miejscem do życia. Nie zapominamy również o historii Bielska-Białej, dlatego właśnie razem z panem Jackiem Kachlem, znanym historykiem, przedstawiamy Państwu cykl programów o dziejach naszego miasta w ramach projektu Historii Czar. W imieniu Wspólnoty Samorządowej Bielska-Białej na filmy zaprasza Roman Matyja. Dzisiejszy Plac Wolności w Białej jako nowy rynek wytyczono w latach 80. XIX wieku. Był on miejscem sprzedaży wikliny i drewna, jak również koni. Z czasem jednak ze względu na swoje funkcje społeczne i rolę, jaką odegrała ta przestrzeń, stał się najważniejszym miejscem, gdzie odbywały się najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne nie tylko miasta, ale całego regionu. W tym odcinku przyjrzymy się wydarzeniom, które doprowadziły do zmiany nazwy z Placu Franciszka na Wolności. By w pełni zrozumieć doniosłość wszystkich wydarzeń, trzeba chociaż w kilku zdaniach nakreślić tło historyczne. Jak wiadomo, w 1772 roku w wyniku pierwszego zaboru Biała stała się częścią Cesarstwa Austrii. Praktycznie od samego początku rozpoczęła się germanizacja tych terenów. Nie wchodząc w zawiłości historyczne, taki stan rzeczy trwał do 1866 roku. Prusy zadały klęskę Austrii. Cesarz Franciszek, chcąc ratować swoją władzę, doprowadził do powstania CK Austrii. Kiedy cała Galicja wracała do polskości, wiatr liberalizmu w Białej zakończył się w 1890 roku. Kiedy to magistrat galicyjskiej Białej postanowił wbrew obowiązującemu prawu prowadzić swoje działania tylko w języku niemieckim. W takim nieprzychylnym otoczeniu przyszło powstawać najważniejszej instytucji polskiej w Białej. Ten swoisty klub inteligencji polskiej gościnne miejsce znalazł w 1873 roku w hotelu pod Czarnym Orłem. Stało się to z inicjatywy doktora Edwarda Stiasnego i księdza Stefana Koseckiego. W ramach tej instytucji działała biblioteka i czytelnia. W miarę jak przybywało członków, coraz śmielej myślano o własnym domu. Niestety, nowa inicjatywa nie spotkała się z przychylnością władz miejskich, które widziały w nich działalność przede wszystkim zagrażającą istnieniu układu polityczno-narodowego. Dlatego na realizację tego pomysłu czekać trzeba było 20 lat. Ostatecznie, aby dopiąć swego, Polacy musieli uciec się do podstępu. Gwiazdka Cieszyńska tak o tym pisała. Od dłuższego czasu starała się czytelnia polska w Białej nabyć realność lub odpowiedni plac pod budowę własnego domu. Starania te atoli spełzły na niczem, gdyż Niemcy tutejsi udaremnili te usiłowania przez podniesienie ceny kupna w dwójnasób. Gdy się dowiedzieli, że czytelnia kupuje. Nie zostało więc nic innego, jak zawrzeć kontrakt kupna przez trzecią osobę i na jej imię. I tak się też stało. W dniu 28 marca kupił pan D na swoje imię kamienicę w Nowym Rynku od pana K za cenę 16 800, a w dniu następnym sprzedał ją dla czytelni za tę samą cenę i pod warunkami, pod którymi ją nabył. Czytelnia więc musi zapłacić dwa razy należność od przeniesienia tytułu własności. Wśród wrogich tu dla nas stosunków nie dało się inaczej rzecz przeprowadzić i chcąc, nie chcąc musieliśmy odkupić, aby na własnych nogach stanąć. Budynek doskonałej lokalizacji został poddany przebudowie, tak aby powstała tam duża sala do przedstawień amatorskich, odczytów i koncertów. Ostatecznie 29 września 1894 roku odbyło się uroczyste otwarcie czytelni, nad której bramą umieszczony był orzeł polski z rozpiętymi skrzydłami. Już wtedy działająca tutaj biblioteka miała 1020 książek polskich i 370 niemieckich. To tam działały m.in. chrześcijańskie związki zawodowe czy koło Towarzystwa Szkoły Ludowej, które w sposób zasadniczy powiększyło siatkę szkół w całym regionie. Dla naszej narracji najważniejszym było przygarnięcie pod skrzydła czytelni Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. To ono przygotowywało się do powstania zbrojnego przeciwko austriackiemu zaborcy.
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół powołało w 1912 roku specjalne drużyny polowe, które były de facto regularnymi oddziałami wojskowymi. Władze i tajna policja zwalczały ich wszelkimi sposobami. Prawdziwe apogeum konfliktu polsko-niemieckiego nastąpiło w naszym regionie 28 czerwca podczas tzw. Bitwy nad Białą. Kiedy Polacy, zgromadzeni nie gdzie indziej, tylko na placu obok czytelni, udali się pochodem na świętowanie dziesięciolecia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół działającego w Domu Polskim w Bielsku, doszło do starcia. Niemcy bielscy zastąpili im drogę na kładce i przy wsparciu policji miejskiej i żandarmerii doprowadzili do krwawych zajść. Nacjonaliści niemieccy zatrzymali polski pochód. Poseł Jan Zamorski uznał, że nie warto tracić niepotrzebnie ludzi i nakazał odwrót na plac obok czytelni. Tam doszło do wiecu przeciwko zaborcy. Znowu budynek czytelni stał się miejscem, gdzie podejmowano najważniejsze decyzje. Jedną z nich była decyzja o tym, by w odwecie Polacy nie wpuszczali do swoich wsi i w góry niemieckich turystów. Kiedy jednak 16 sierpnia 1914 roku ogłoszono wybuch dziejowej chwili związanej z ogłoszeniem tworzenia legionów, mieszkańcy Podbeskidzia postanowili zapomnieć urazy i pomimo wrogości do tej wojny zgłosili się do tworzonych legionów. Tym bardziej, że zapewniano ich, że będą zalążkiem Wojska Polskiego, będą mieli biało-czerwone barwy, orzełka, polską przysięgę, a walczyć będą na etnicznych polskich terenach. Pełni obaw w stosunku zaborcy austriackiego, a zarazem ufności w zapewnienia polskiego koła parlamentarnego, sokoli stawili się jako ochotnicy na wezwanie. Uroczyście wyszli 26 sierpnia z Białej. Uroczyste pożegnanie odbyło się oczywiście na rynku przed hotelem pod Czarnym Orłem. Niecały miesiąc później do czytelni polskiej w Białej dotarły bardzo niepokojące informacje mówiące o tym, że zaborca nie zamierza dotrzymywać złożonych przyrzeczeń. Jakież było zdziwienie pomieszane z przerażeniem ochotników, kiedy 19 września w Krakowie dowiedzieli się, że obietnice Austrii były tylko blefem. Okazało się bowiem, że nie będzie polskiej przysięgi, ani orzełka z biało-czerwonej flagi, lecz zwykła przysięga austriacka. W tych okolicznościach ochotnicy z Podbeskidzia odmówili jej złożenia. Kiedy jednak pułkownik Zieliński uświadomił im, że jeżeli nie złożą tej przysięgi, to w najlepszym razie wcielą ich do zaborczej armii lub osadzą w więzieniu. W tych okolicznościach złożyli niechcianą przysięgę. A po jej złożeniu nie wrócili już do koszar, tylko zostali zakwaterowani w Wiśniczu w więziennych celach. Kilka dni po tym wydarzeniu załadowano ich na wagony jako niepewne wojsko i wysłano na Węgry, łamiąc tym samym ostatnią obietnicę, mówiącą o tym, że legiony walczyć będą na etnicznych polskich ziemiach. Mimo tej sytuacji w czytelni cały czas prowadzono pracę narodową na rzecz legionistów. Organizowano dla nich pomoc materialną, na którą zdobywano środki podczas zbiórek i balów charytatywnych. Szczególnie widać to było na przełomie stycznia i lutego 1915 roku, kiedy to w rejonie Białej odpoczywała pierwsza brygada legionowa. To na tym placu brygadier Józef Piłsudski odbierał defiladę przed ponownym wyruszeniem na front. To na tym placu protestowano, gdy pojawił się pomysł niemieckich nacjonalistów, aby miasta Białą, Żywiec wraz z powiatami przyłączyć do Śląska Cieszyńskiego. A później tak powiększony Śląsk Cieszyński włączyć do Prus. Takie plany musiały budzić trwogę i konsternację legionistów, którzy szli na wojnę, aby powstała Polska. A tymczasem wychodziło na to, że gdy tę wojnę wygramy, to ich ziemia nie stanie się Polska, ani nawet nie będzie częścią Austrii, ale zostanie włączona do znienawidzonych Prus. W odpowiedzi na te zakusy niemieckich nacjonalistów Polacy wysunęli Karola Stefana Habsburga, mającego wielkie posiadłości na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego, jako kandydata na przyszłego króla Polski. Kolejną gorzką pigułkę sojusznicy podali legionistom w lutym 1918 roku, kiedy podpisali układ w Brześciu. Co znamienne, o Polsce nie było w trakcie brzeskim żadnej wzmianki. W tych okolicznościach do demonstracji doszło na całych ziemiach polskich, również w Białej. W ramach protestu Polacy nie tylko odsyłali swoje oznaczenia do Wiednia, ale zburzyli pomnik legionowy, który sami postawili w Białej w 1916 roku. Uznali, że to kolejna zdrada, której wybaczyć nie można. Możemy się tylko domyślać, jakie dylematy mieli wówczas legioniści z naszego regionu.
W tych okolicznościach legioniści postanowili zakończyć współpracę z zaborcą austriackim i przebić się na tereny dawnej Rosji, by później razem z Józefem Hallerem dostać się do Francji i stamtąd wrócić jako błękitna armia do kraju. Z przedstawionych faktów jasno wynika, że plac przed czytelnią był areną wielu doniosłych wydarzeń narodowo-patriotycznych i dlatego jego nazwa jako Plac Wolności jest jak najbardziej adekwatna.